Witajcie! Dzisiaj troszeczkę inny filmik. Mała przerwa w remontach 60-tki i nie tylko. Jadę w pole dzisiaj, bo tam zauważyłem, wczoraj byłem tutaj zrobić mały rekonesans i zauważyłem, że roślinność poszła nieco w górę, ale niestety nie gorczyca. Gorczyca jeszcze leży w ziemi, bo sprawdzałem ziarna, ona nie wschodzi na razie, czeka na wodę, ale te wszystkie rośliny, powiem, niepożądane, dlatego postanowiłem wziąć tą ciężką bronę i trochę je wymęczyć, że tak powiem, żeby było miejsce na gorczyce, bo w tej chwili one idą, bo mają, są głębiej trochę zakorzenione, ale jak będę je tak męczył, to one w końcu po prostu, że tak powiem, odpuszczą i będzie miejsce dla gorczycy. To widać już w tej chwili, wjeżdżamy w takie zieloności, gdzie to tutaj. No i to mi się właśnie zaczęło nie bardzo podobać. Nawłoć odbija, tutaj widzę po 10, po 15 cm już mają niektóre. No i muszę się tym po prostu profesjonalnie zająć. Ale nie opryskami, tylko ekologicznie, czyli porządna agrotechnika. Tak, tylko w ten sposób będę niszczył chwasty, ponieważ jest to gospodarstwo ekologiczne. Co prawda jeszcze nie mam certyfikatu, bo dopiero występuje o to wszystko. Niemniej jednak dla mnie jest to gospodarstwo ekologiczne, ponieważ ziemia, na której to powstaje, jest to około 30-letni ugór. I to już jest właściwie spełniony warunek do tego, żeby... O, patrzcie, i sarenka sobie poleciała. Tutaj już koło mnie była. O, jak ładnie. I te moje pieski. Hop. No i to jest w każdym razie spełniony już warunek do tego, żeby nazywać to gospodarstwem ekologicznym, ponieważ chemii tutaj żadnej nie stosowałem i nie mam zamiaru zastosować, obojętnie co tu się będzie działo. Wyłącznie agrotechnika. To tyle, a przy okazji zaczynam bardzo, bardzo ciekawy projekt, z którym niebawem z wami się podzielę, ale tymczasem czwórka i bronowanie. Krótka przerwa, napiję się wody, a tymczasem posłuchajcie, jaka muzyka. Fajnie tu, co? Mi się też bardzo podoba. No słuchajcie, przy okazji no napiję się wody, ale muszę sprawdzić, bo tutaj coś mi pompka, proszę ja was, się chyba zacina. Nie tak mi zgasł dwa razy, na obroty nie chciał wejść. Nie wiem, może wiecie co to jest? Paliwo powinno wyjść, nie wychodzi. I ściąga to, a powinno wyskakiwać. Coś chyba się zapowietrza, albo nie wiem co, albo muszę sprawdzić. Na razie zrobię sobie taką krótką przerwę. Tutaj słuchajcie, pojeżdżone już. Chwaściory widzę, że po prostu dostają lanie tutaj porządne. Co mi bardzo, bardzo odpowiada. O, to już powywracane suchotniki, także widzicie to już. No i po co tutaj tą chemię stosować? Ja tego nie wiem, no. Pojeździ się chwilkę. O, tutaj widzicie, ta na przykład roślina, ona to jest roślina, nie wiem jak ona się nazywa, w ogóle jakieś tam trawiska albo coś takiego, ale one są charakterystyczne dla terenów takich, gdzie jest wilgoć. Zobaczcie, suszę mamy jak pierun, zobaczcie co to jest za ziemia. Tutaj normalnie zaraz będzie wszystko rosło, bo tutaj z całej okolicy jest taka niecka delikatna i tutaj wszystko zewsząd spływa woda.
o tyle mam szczęście, jeśli jest susza. Natomiast jeżeli tu będzie po prostu padało, to tutaj będzie tragedia. Nie będzie możliwości właściwie wjazdu tutaj w ogóle żadnego. I to mnie najbardziej martwi. Rozmawiałem ze spółką wodną, no to oczywiście daj pieniądze, prawda? I siedź cicho. Natomiast kiedy upomniałem się o to, że proszę mi tutaj rowy oczyścić, bo tak się należy i w ogóle, zobaczcie, są rowy zarośnięte, no to nie, bo tam gdzieś indziej są ważniejsze. No i pewnie jak życie po prostu zwykle pokazuje, ważniejsze są tam, gdzie ktoś ma po prostu, ktoś jest w tej spółce, albo ja wiem co, nie znam się na tym po prostu, ale ogólnie mi się to bardzo, bardzo nie podoba, bo ja rozumiem, powiedzmy, mamy ograniczone środki, ale jeżeli jest jakaś sytuacja, no to u tego na przykład w tym roku 100 metrów, u tamtego 100 metrów i jakoś to 100 metrów i jakoś to idzie, a nie tylko u jednego na polu, proszę ja was, wszystkie rowy czyściutkie, a reszta rób to co chce ta. Także mając niestety to na uwadze, jak się zachowują po prostu tutaj ludzie ze spółki wodnej, będę musiał podjąć pewne kroki. I powiem wam tak, być może sam oczyszczę te rowy, tak jak żeście mówili w komentarzach, żeby po prostu te rowy nie patrzeć, po prostu oczyścić te rowy. Wpakuję tutaj te przepusty, chociaż tu widziałem kilka przepustów, jest gotowych jeszcze, starych, ale w każdym razie będę musiał je odkopać pewnie i tak dalej zobaczyć. Zrobię zaporę i do widzenia po prostu. Jeżeli ktoś mi tam będzie mówił, że on ma mokre, no to sorry chłopie, no jak ciebie nie interesowało, jak ja miałem mokro, to dlaczego ja mam się interesować tym, że ty teraz masz mokro na przykład, albo że masz sucho, no. Także to tak nie działa, słuchajcie. Jeżeli chcecie, żeby po prostu to wszystko było jak należy, no to trzeba takie po prostu współpracować, a nie tylko, ja wiem, że grabią tylko w jedną stronę, ale słuchajcie, filozofia grabi, no to nie zaprowadzi nas nigdzie, no. Jak będziemy tylko myśleli o sobie. Także to taka uwaga dla wszystkich tych, którzy po prostu oglądają przy okazji, że jeżeli chcemy coś od kogoś, no to sami musimy dać od siebie, no. Tak to wygląda. No, także tutaj to taka dygresja, bo mnie trochę to, słuchajcie, wkurza, nie idzie się po prostu z ludźmi dogadać i to jest katastrofa. Nie wiem, wy pewnie też macie czy sąsiadów, czy po prostu ludzi, z którymi nie chcecie, ale musicie współpracować, bo taka jest z kolei rzeczy i tak dalej, i takie macie różne problemy życiowe. No jeżeli tak się u was dzieje, no to piszcie mi w komentarzach, oczywiście też chętnie się z tym zapoznam, zobaczę co się na świecie dzieje i jak to w różnych innych miejscach w Polsce jest, a i nie tylko w Polsce. Także to tyle. No i dobra, odpalam, on pewnie teraz tutaj zapali, zaraz zobaczymy. O, jest na luzie, dobra. O, widzicie? I od razu odpalił, jak tylko chwilę przestał. Także nie wiem co to jest, moim zdaniem to zapowietrzenie, ale to się jeszcze okaże. Dobra, jadę dalej, zaraz to pole będzie skończone. No słuchajcie, zajechałem na bazę. I co? Nie dostaję paliwa po prostu. Nie dostaję paliwa. Przy okazji chciałem tutaj zamknąć ten kranik, ale on się nie da. Więc jadę do Agromy, kupię kranik. Co jeszcze? Kupię filtry paliwa, obydwa. No i tutaj ten odstojnik po prostu zajrzę w niego, bo tak to nie ma co. Zobaczcie, bo tu pompuje. Tu powinno skakać paliwo, a tu się nic nie dzieje. To samo w polu po prostu i ciągnik się męczy i ja się męczę, bo zrobiłbym robotę, a nie mam jak. Także niestety przerwa. Taki krótki filmik dzisiaj. Może zdążę jeszcze tutaj, zobaczymy, wymienić to. Tylko nie mam, kurczę, blady drugiej bańki, bo bym wziął jeszcze drugą bańkę, spuścił całe paliwo ze zbiornika i bym to mógł wymienić. A tak to muszę jechać jeszcze po bańkę, bo tu jedną mam, bo dopiero co wlałem. 20. Więc puszczę to paliwo, wtedy zmienię filtry i ten, no bo nie ma inaczej, no. Filtry być może, po prostu one były już wymieniane, jak ten z tym facetem, od którego kupowałem, to było, ale widzicie jak ciągnie wygląda, ten kurz pył, tego całego ta łataństwa badziwia się dostało pewnie i mogło to jakoś tam, nie wiem, no. Chociaż co mają filtry paliwa z tym, no nie wiem po prostu, może mnie oszukał, może po prostu sam nie wiedział, trudno powiedzieć, to, ale muszę w każdym razie to zmienić, bo tu widać jeszcze to cieknie, nie wiem czy to po prostu spod tej śrubki, czy tu gdzieś jakieś nieszczelności są, ale
ale widzę, że to stąd po prostu musi zlecieć. No i nie wiem, może gdzieś powietrze jakiegoś łapie, bo tu powinno tryskać paliwo. Ja tego nie powinien tak lekko ruszać, no a tu się po prostu nic nie dzieje, no. Także takie coś. No i co? No i tyle z dzisiejszej takiej po prostu akcji. Wybrunowane tam mam ten kawałek, na którym mi najbardziej zależało, ale jeszcze jest drugi tam, gdzie posiana gorczyca. Tam muszę jeszcze to przejechać, bo tam też są takie dosyć duże góry tej trawy i tak dalej. Muszę to wszystko otrzepać, po prostu wygrabić i tak dalej, tymi wybronować bronami. No i co jeszcze? I praktycznie przykryć to ziarno. Wczoraj byłem na rekonesansie, jak wam mówiłem, i to ziarno po prostu widać, że wyłazi na wierzch, bo to wiatr przewiał i pokazał to ziarno. Więc tu muszę jeszcze raz po prostu takie coś zrobić i no i tyle. Także zobaczymy, jak dzisiejszy dzień pójdzie. Jest trochę słońce, ja nie lubię w takim słońcu pracować, bo to człowiek się męczy od samej temperatury, a co dopiero jeszcze pracą. No ale nic, zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!